Jeden z najważniejszych projektów uchwał podejmowanych w trakcie 15. sesji Rady Miasta Malborka dotyczył nowych stawek podatkowych od nieruchomości. Większość samorządów podjęło już podobne decyzje, jednak w Malborku podwyżka w niektórych działach miała być naprawdę ogromna. Państwo widzą, jaka jest liczba nauczycieli, która rośnie, natomiast liczba dzieci maleje. Subwencja jest uzależniona od liczby dzieci. Więc jest to dochód bieżący, który nie rośnie znacząco albo w ogóle nie rośnie, natomiast wydatki w zakresie oświaty rosną bardzo dużo. Drugim ważnym czynnikiem jest, jak Państwo wiedzą, wzrasta najniższa krajowa. Z jednym z naszych jednostek około połowa pracowników posiada pensję w wysokości najniższej krajowej. Największym naszym podatkiem, tak jak powiedziałam, na który mamy bezpośredni wpływ jako gmina, jest podatek od nieruchomości. Dlatego zaproponowaliśmy Państwu bardzo duży wzrost stawek tego podatku od nieruchomości. Z wyliczeń opozycji wynika, że za lokale mieszkalne mielibyśmy płacić o 32% więcej, za niektóre powierzchnie przeznaczone pod działalność gospodarczą nawet o 23%. Wzrost stawek podatkowych pozwoliłoby zasilić miejską kasę o 2 miliony, jednak uzasadnienie uchwały nie uzyskało akceptacji większości radnych. Szanowni radni, informuję, iż uchwała nie została podjęta. Opozycyjni radni w tej kwestii zwołali specjalną konferencję, aby wytłumaczyć, dlaczego nie poparli propozycji burmistrza. Zdziwieniem naszym było bardzo duże, jeśli chodzi o dysproporcje poszczególnych działów, o podniesienie wartości stawek od 3,5% do 33%. Nie dostaliśmy wyjaśnienia, skąd tak duża dysproporcja. Jeżeli chcemy, żeby w Malborku zatrzymywać mieszkańców i żeby tutaj przyciągać inwestorów lub zatrzymywać tych obecnych, to stawki nie mogą być na poziomie obecnie, mówię tutaj obecnie, wyższe aniżeli w Warszawie czy w Gdańsku. To jest po prostu nie do przyjęcia. Tego typu przedstawiony projekt uchwały radnym to jest w moim odczuciu zrzucenie odpowiedzialności na radnych za zły stan finansów miasta Malborka. Nie zgadzamy się, aby nieudolne rządy obecnego burmistrza były zrzucane ta odpowiedzialność bezpośrednio na mieszkańców i aby ich kieszenie były drenowane poprzez tego typu uchwały. Nie jesteśmy ani Gdańskiem, ani Warszawą, a wielokrotnie przedstawialiśmy gotowe recepty, gotowe programy, gotowe propozycje, a de facto tajemnicą Poliszynela jest to, że nie były one wprowadzane tylko dlatego, żeby radny X lub Y nie mógł w cudzysłowie pochwalić się, że to jego zasługa. Włodarz tłumaczył, że braki w miejskiej kasie będzie trzeba i tak uzupełnić, między innymi przez cięcia wydatków. 2 miliony złotych mniej, więc będziemy zmniejszać pewne rzeczy i tutaj na pewno przy projekcie budżetu cięcia będą musiały nastąpić. No. Pewnie w wydziale organizacyjnym, pewnie w biurze rady również, bo chcemy tylko tutaj no, diety i na więcej rzeczy to już w biurze rady też środków nie będzie, więc w organizacyjnym, w urzędzie też będziemy musieli zmniejszać, więc działania takie i tutaj również te wszystkie wydatki bieżące, bo inwestycyjnych nie będziemy ruszać, tylko bieżące. Proszę o spokój, szanowni radni. Sprawa podatków z pewnością powróci jeszcze pod obrady, jednak urząd będzie musiał zmienić argumentację, gdyż przedstawione uzasadnienie nie przekonało radnych. Swoje propozycje mają również przedstawiać przedstawiciele opozycji.